Bardzo długo mówiło się o niej, że jest głosem swojego pokolenia. Jest aktorką totalną, szczerą, bezkompromisową, ale przede wszystkim potrafi każdy plan B zamienić w plan A. Roma Gąsiorowska jest gościem planu B. Romo, zaczęło się od tego, że chciałaś być mechanikiem. Mechanik, no to jest taki temat, który się przewija przez początki mojego myślenia o modzie. To była moja taka fascynacja takim roboczym strojem mechanika, więc to jedynie to, co mnie w zawodzie mechanika pociągało. Rzeczywiście moda zawsze była wielkim moim marzeniem i krok po kroku próbowałam wyrażać siebie poprzez ubiór wtedy, kiedy właśnie byłam w liceum. Szyłam sobie ubrania i myślałam o tym, żeby zostać projektantką, ale była też poezja, było malarstwo, była muzyka, musical. Aktorstwo się nie pojawiało w moich planach, nie myślałam o tym, że będę aktorką. I w sumie wydarzyło się to, że w końcu poszłam na studia aktorskie w zasadzie przez fakt, że byłam w teatrze plastycznym w Bydgoszczy przez całe liceum i to był mój świat, ale tam w tym teatrze plastycznym co prawda byłam na scenie, natomiast głównie zajmowałam się robieniem scenografii, wyrażaniem emocji poprzez ciało, poprzez gesty, ruchy. No i tworzeniem obrazów, które powstawały w wizji naszego reżysera Romana Baranowskiego, artysty, malarza, więc były w jakimś sensie takim wydobywaniem z jego wyobraźni poprzez człowieka i różnego rodzaju materie jak światło, ruch, dźwięk, jakichś takich opowieści, które my sobą wypełnialiśmy i to był mój świat, to było moje aktorstwo, to był mój teatr, który kochałam i tam są początki interdyscyplinarności właśnie. I tam tak naprawdę są początki też tego zmysłu brania odpowiedzialności za grupę, czyli do bycia takim właśnie liderem, można powiedzieć, wśród artystów, bo jednak to mnie zawsze interesowało. Liderem, czyli kimś, kto jest odpowiedzialny, kto jest, tak jak ja nazywam, kapitanem statku i potrafi zadbać o to, żeby wszystko od początku do końca było zorganizowane i postawione na tyle, żeby ruszyło. I tak to wyglądało. W jakimś momencie musiałam zdecydować, jaki zawód pierwszy będę uprawiała, no i wybrałam aktorstwo. Wtedy porwał mnie film, już na pierwszym roku studiów i za chwilę dopiero teatr. No i ten film we mnie pozostał jako moja największa miłość. Ta największa miłość rodziła się też w bardzo specyficznych okolicznościach rynkowych, bo to było zupełnie inne kino niż to kino, z którym mamy do czynienia teraz. Jednocześnie pracowałaś z bardzo wymagającymi filmowcami. To były bardzo bliskie, ciasne kadry, to było obnażanie emocji, trochę taka praca bez zabezpieczeń. I tutaj nawiązuję do tego mechanika, bo wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, że ty w swoich planach A i planach B stworzyłaś pewne mechanizmy ochronne dla emocjonalności, dla wrażliwości. Mhm. Nie tylko je stworzyłaś, ale jeszcze się nimi teraz dzielisz. Tak, jako kapitan statku, właściwie kapitanka. Tutaj już nie jako kapitan statku, bo to, co mówisz, to jest rodzaj takiego mojego uważnego przyglądania się sobie w zawodzie. To od tego bym zaczęła, czyli tutaj nie miałam absolutnie na myśli grupy, czy też tworzenia czegoś w jakiejś większej społeczności, tylko właśnie przyglądałam się sobie uważnie, jak ja z tym wszystkim, co dostaję, bo myślę, że jestem wyjątkowo obdarowana jednak przez ten zawód i bardzo wielu ciekawych projektów miałam szansę doświadczyć, ale rzeczywiście one były trudne. Natomiast pozostawiona gdzieś w tym wszystkim sobie, w tym sensie swojej własnej intuicji, poszukiwałam takich właśnie mechanizmów, które spowodują, że ja będę bezpiecznie wchodziła i wychodziła do tych trudnych zadań. I przez to, że rzeczywiście miałam w sobie taką od samego początku odwagę, którą reżyserzy zauważyli, czy też taką, jak to nazywali, byłam pozbawiona skóry, czyli taka gotowość do przeżywania emocji bez względu na konsekwencje właśnie. To w zawodzie zawsze w jakimś sensie było interesujące dla innych, dla mnie również, natomiast
W momencie, kiedy do tego już prywatnie, gdzieś za zamkniętymi drzwiami zbliżałam się i co to ze mną powodowało, to ryzykowne się robi. Ryzykowne to nie tyle się robi, co ja tak naprawdę miałam szansę doświadczyć tego, na ile trudne jest uprawianie tego zawodu w momencie, kiedy się nie podejdzie do tego w taki sposób, że jest to rzeczywiście zawód i wchodzi się i wychodzi się do tej pracy świadomie. Tego się nie uczy w szkołach, czy też wtedy się nie uczyło. Rzeczywiście też akurat te projekty, w których ja brałam udział, one tego wymagały, bo teraz też można przejść przez zawód aktora, nie doświadczając tego, czego ja doświadczyłam, bo jest mało takich projektów w tym momencie na rynku. Kiedyś było ich więcej. Ja miałam taką naprawdę wielką w tym wszystkim swoją satysfakcję też z tego odkrywania, kim ja jestem dzięki temu zawodowi. I rzeczywiście przez moją ogromną pasję do psychologii, przez to, że też moje życie prywatne doświadczyło mnie zadaniami, tematami, lekcjami, które musiałam przejść i to się zbiegało tak naprawdę z tym, że w zawodzie dostawałam trudne role. Myślę, że miałam dzięki temu szansę stanąć na wysokości zadania i wchodzić na kolejne levele, jak ja to nazywam, rozwoju osobistego i świadomości. I te narzędzia w jakimś momencie zaczęłam ubierać w słowa po to, żeby siebie wesprzeć, a dopiero później, jak zauważyłam, że dzięki tej metodzie ja potrafię wejść bardzo głęboko do emocji mojej postaci, gdzie jestem ochroniona prywatnie i mnie to nie kosztuje. Ktoś patrzy z boku i mówi, to jest niemożliwe, że ciebie to nie kosztuje, kiedy tak intensywnie pracujesz i jesteś podczas którejś już godziny pracy w trudnych emocjach, a ja właśnie tak się zabezpieczam, że rzeczywiście, oczywiście mnie to kosztuje, ale nie kosztuje mnie to psychicznie. W momencie, kiedy wychodzę z tej postaci, to jakby wiem, w jaki sposób się uzupełnić, jak się zabezpieczyć. I jak zaczęłam się temu przyglądać i nazywać to metodą, to wtedy zaczęłam się tym dzielić. Czyli tak jakby z pełną odpowiedzialnością, co mogę też dać tej drugiej osobie. Lubisz uczyć? Uwielbiam. To jest niesamowite. Jak się też jakby przyglądam osobom, które rozwijają skrzydła, tak mogę nazwać, przyglądam się, jak są różne, jak są różnorodne, jak ta metoda, którą ja pracuję, przede wszystkim daje poczucie takiego bycia dokładnie tym, kim jesteś, jako pełnia, czyli tak jakby to nie tylko jest aktorstwo, to też jest, myślę, rodzaj wsparcia dla osób, z którymi pracuję, po to, żeby nie szukali w sobie daleko i dużo więcej niż mają, a jakby korzystali z tego przede wszystkim, co jest ich mocną stroną. I dzięki temu rozwijają skrzydła i dzięki temu ja, patrząc na to, mam poczucie ogromnej satysfakcji, bo daję im nie tylko narzędzia aktorskie, ale przede wszystkim takie wsparcie rozwojowe. Rozwojowe, tak, drugiemu człowiekowi. I mam wrażenie, że wiele osób, które kończy aktor studio, też odkrywa, że oprócz aktorstwa jest jeszcze pasja, jest jeszcze talent, co tak jak ja to nazywam, jak ja uczę, to jest po prostu jakaś umiejętność podejmowania nowych wyzwań z odwagą i zaufanie do siebie na tyle, że można, nawet jeśli czegoś nie potrafimy, to możemy się tego nauczyć, to znaczy zdobyć narzędzia po to, żeby wyrazić siebie jako twórca. I tutaj właśnie pojawia się ten rodzaj myślenia o artyście, jako o osobie, która jest interdyscyplinarna. Wiele osób, które kończy tę szkołę, zaczyna też tak o sobie myśleć, jako twórca. A kim w takim razie jesteś, kiedy wchodzisz na plan? No jestem aktorką, to przede wszystkim, ale wiesz co, mam teraz taki moment w życiu, gdzie mogę powiedzieć, że spełniają się moje marzenia również w aktorstwie, dlatego że jakiś czas temu, to jest już może 8 lat do tyłu, ja zaczęłam, można powiedzieć, u szczytu mojej kariery, zaczęłam sobie marzyć o tym, jakie role chciałabym, żeby do mnie przyszły, bo bardzo dużo robiłam na samym początku i te role były na tyle intensywne, na tyle było ich dużo, że ja już znałam różne swoje odsłony, tak jakby w tym, co robię. I poszukiwałam jeszcze tego, czego nie doświadczyłam, gdzieś w swojej wyobraźni.
I postawiłam sobie właśnie kilka takich marzeń aktorskich, z którymi chciałabym się w przyszłości zmierzyć. I teraz właśnie, teraz, dokładnie one do mnie przychodzą. Więc to są takie projekty, gdzie myślę... Że to jest to. Tak, że to jest to w tym sensie, że ja to nazywam, to są takie projekty na miarę moich możliwości, czyli to nie jest tylko bycie aktorką, tak po prostu uprawianie tego zawodu jako formy zarabiania pieniędzy, czyli rzemieślnicze podejście do zawodu, ale to jest właśnie taka możliwość skonfrontowania się z czymś, co jest bardzo duże dla mnie jako wyzwanie i to są teraz takie projekty. Marzyłam o tym, bo rzeczywiście w momencie, kiedy się dużo pracuje i jakby zdobywa się doświadczenie, to potem wiele, wiele już tematów przychodzi z łatwością. A dla takiej osoby jak ja, która jest ambitna i która bardzo lubi wyzwania, bo wtedy czuję, że się rozwijam. No to taki moment, kiedy ja miałam poczucie, że robię już coś, co już robiłam wcześniej i po raz kolejny może dla kogoś to jest piękne i fascynujące, z czego się bardzo cieszę, ale dla mnie to już nie jest rozwijające, to pomyślałam sobie, nie chciałabym w taki sposób uprawiać tego zawodu. Więc wszystkie te inne działania, które podejmowałam, one też mnie wypełniały jako twórcę, po to, żeby czuć satysfakcję, po to, żeby się rozwijać. A właśnie w aktorstwie czekałam na takie role, które będą dawały mi tę satysfakcję, kiedy już wchodzę do konfrontacji, kiedy mogę się zabezpieczyć tymi wszystkimi swoimi zabezpieczeniami, jak potrafię, ale z drugiej strony mocno zaryzykować. I takie projekty teraz robię. Z pełną świadomością tego, gdzie jestem i w jaką stronę idę. Można powiedzieć, że takie jedno z aktorskich marzeń to był film Amatorzy? Grasz aktorkę. Tak, gram popularną aktorkę, która w dodatku nawet nie skończyła szkoły. O ironio. O ironio, tak, ale w tym filmie, który tak naprawdę opowiada trochę o zderzeniu osób z niepełnosprawnością i osób w tak zwanej normie, w ich wspólnych marzeniach, mogę tak powiedzieć, to ta postać reprezentuje takie marzenia właśnie takiego blichtru, takiego jakiegoś fejmu, nie wiem, takiego zafascynowania tym światem filmowym, ale gdzieś w środku ona nie do końca jest wypełniona i szczęśliwa, ta moja Wiki. Więc ta aktorka, to jest, tak jak pracowałam nad nią, to była dla mnie taka osoba, trochę znak tych czasów, w których teraz żyjemy. To znaczy, kiedyś zawód aktora niósł za sobą ideę, misję. My uczyliśmy się tego, ja jeszcze się tego uczyłam w szkole, że jesteś pewnego rodzaju narzędziem do przekazywania idei, myśli, po to, żeby w innych obudzić ich emocje, po to, żeby ktoś mógł przeżyć dzięki temu, że ty wchodzisz w postać coś swojego, jakiś swój własny temat. Teraz rzeczywiście świat poszedł w taką stronę, gdzie można bardzo szybko, zupełnie też nie przykładając dużej pracy i wagi do tego, co robi się, osiągnąć sukces. I ta postać tej aktorki, ona oczywiście tutaj w tym filmie aż tak szeroko nie opowiada tej historii, tak jak ja o tym mówię, ale kiedy ja nad nią pracowałam, to była moja baza. Czyli to była taka postać zlepiona trochę z moich obserwacji tego, jak teraz funkcjonuje świat, gdzie ja z takimi osobami się spotykam i też mam poczucie, że są bardzo mocno zagubione, bo właśnie nie mają takiego swojego fokusu, gdzie wiedziałyby, że nie tylko to obnażanie siebie, czy fizyczne, czy psychiczne, jest tym takim sednem tego zawodu, ale właśnie jest coś pod spodem. Więc ta Wiki nie jest wypełniona i tak naprawdę ta konfrontacja tych dwóch światów, osób z niepełnosprawnością, które dążą do tego zrealizowania tak naprawdę tego samego marzenia, ale gdzieś są wypełnione, bo są szczęśliwe, bo są pomimo swojej w jakimś sensie może niedyspozycyjności, bo zmagają się, nie wiem, z tekstem Szekspira, który jest dla nich wyzwaniem, bo po prostu słabo mówią przez predyspozycje swoje, okazuje się, że oni są w środku gdzieś mniej pogubieni tak naprawdę niż ona w tym wszystkim, a mają wspólne marzenia.
Życzmy sobie w takim razie tego, aby te marzenia nas łączyły. My czekamy na ogłoszenie tego, do kogo trafi nagroda aktorska. Przypomnę, że jesteś do niej nominowana właśnie za rolę w filmie Amatorzy. Teraz też spotkamy się w takim szczególnym momencie, gdzie tak naprawdę nie do końca wiemy, co będzie działo się jesienią. Znowu nie wiemy, co nas czeka, znowu zadajemy sobie pytania. Jaki dla ciebie był ten pandemiczny czas, kiedy uczenie aktorstwa to jest nie tylko przecież praca związana z wyobraźnią, ale to jest też coś, gdzie ten kontakt jest najważniejszy. Mhm. I ten kontakt we wszystkich rzeczach, które robisz, mam wrażenie, że jest jak gdyby podstawą. Nagle tego kontaktu nie ma i co się dzieje? Dla mnie to było wyzwanie i nie miałam jakiegoś oczekiwania, że na końcu mojej drogi będzie to wyglądało tak lub tak, tylko po prostu podjęłam to wyzwanie i w momencie, kiedy pierwsza sytuacja pandemiczna zastała nas, to rok Aktor Studio był w połowie. No i w tym momencie uczciwie zadałam pytanie studentom, czy chcą kontynuować w takiej formie. My też nie byliśmy gotowi, tak jak cały świat nie był na to gotowy. No i przeszliśmy w części do trybu online i myślę, że właśnie przez to, że ja dodatkowo takie narzędzia coachingowe wprowadziłam do tego programu, bardzo dużo skorzystali. Dla siebie, indywidualnie i dokończyliśmy ten rok, natomiast w momencie, kiedy już kolejny rok wchodził w ten taki cały program dotyczący całego roku od samego początku, wtedy już byłam przygotowana, bo całe wakacje tak naprawdę mierzyłam się z tym, w jaki sposób przeprowadzić zajęcia aktorskie online. Przygotowywałam to z moimi profesorami, których zapraszam do kadry i tak naprawdę czekaliśmy na ten moment, czy to się zmieni, czy to się nie zmieni. Podejmowaliśmy decyzję z tygodnia na tydzień, w jaki sposób prowadzić tych studentów. No ale myślę, że na początku oczywiście sama wzięłam odpowiedzialność i myślę, że nauczyłam też tych studentów tego, w jaki sposób będziemy pracowali, do tego stopnia, że na początku w weekendy mieliśmy tak po 2-3 godziny online, ze mną były na początku zajęcia, a potem już nie zauważali tego, gdzie siedzieli po 8 godzin w ciągu jednego dnia, czyli 16 godzin w weekend przed komputerem i tak naprawdę... Też było okej. Było okej, to znaczy bardzo mi zaufali, za co też jestem wdzięczna. I ja też oczywiście stanęłam na wysokości zadania, żeby każda minuta, każda kolejna godzina była dla nich rzeczywiście godziną, gdzie się rozwijają, a nie tylko spędzeniem czasu na jakichś rozmowach, które by nic nie wnosiły. No i tak przetrwaliśmy ten czas, kiedy trzeba było być zupełnie w tych hermetycznych warunkach pozamykanymi. Natomiast ja bardzo ostrożnie podchodziłam do tego momentu, kiedy się rozluźniamy. Oni bardzo chcieli już się zobaczyć hybrydowo i tak dalej. Długo wstrzymywałam ten moment, a kiedy już się to udało, miałam wrażenie, że oni już mieli narzędzia aktorskie na tyle wdrożone, że się konfrontowali już w scenach. Byli bardzo szczęśliwi. W takim razie życzmy sobie, aby tej gotowości do realizacji planów, bo jednak nie musiało być. Patrzmy optymistycznie w przyszłość. A ja ci bardzo dziękuję za to, że w taki otwarty i mądry sposób mówisz o odpowiedzialności. Bo to jest też lekcja, którą wydaje mi się, zwłaszcza teraz, wszyscy powinniśmy odrobić, jeżeli jeszcze została gdzieś schowana i odłożona na półkę. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję.